I
tacernej pozycji im bar. I sam wygarałem, to już ma gór i im bar. I zaczynamy poprzez sofetu do serwownika. I sam wygarałem, ma gór i im bar. Pisał de Carrer, Marruch i Pato. Był faktycznie na trzeciej pozycji blisko, ale zabrał pisał de Carrer, Marruch i Pato. I za chwilę wyjście na prosto, na dłuższym bazie, po zewnętrznej pisał de Carrer i pole rozpoczyna finisz i Pato. Sławny naród i w tej chwili walczą dwa kolumny. Zwycięstwo, ale najlepiej po zewnętrznej galopuje Impact. I Impact jest na pierwszej pozycji, ale po tym jednym razie przypadku i sam do kawałka. Impact i sam. Impact. 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 Kolejne miejsca zajęły ósemka, czwórka i czternastka. W okolice padoku, tam trwa wręczanie nagród honorowych i dekoracja konia, który wygrał nagrodę Wielkiego Szlema, a był to Ogier Impact. Impacta trenuje Krzysztof Ziemiański, a dosiada zwycięzca Stefan Bura. Nagrody honorowe wręcza pan Jan Żurawski, przedstawiciel spółki TRAF, w towarzystwie pana Roberta Sołkowicza, przedstawiciela totalizatora sportowego. Dziękuję. To ja wręczę teraz dla jockeya. Dziękuję. To jeszcze... Tak. To może daj był. Zostańcie tam, bo sami Robert tam. Do góry, brawo. Trudna gonitwa, bardzo taka skomplikowana. To jest nie nasza wina, że zega jest. Nie, nasza wina. Dobra, to jest dobrze, to nie dobrze.
Chodź na rynek. Gratulujemy jeszcze raz. Super, się wyszło. A nie? Wyszedł. Dobra. Z korzeniami normalnie. No.